Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Prośmy teraz Pana Jezusa, aby pobłogosławił pokarmy wielkanocne. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i w komunii świętej daje życie światu. Pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu. Pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty stworzyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w drogi rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Dobra, dobra. Tak, dzieci trzeba dobrze wodą pokropić, żeby szybciej rosły. Tak jak kwiatki na wiosnę. Jak kropeczki czerwone, tak jak biedronka. Wielkich, radosnych przeżyć płynących ze zmartwychwstania Pańskiego. Dużo radości, zdrowia, pokoju Wam, Waszym rodzinom i bliskim. Życzę smacznego jajka, smacznego posiłku wielkanocnego. Życzę dużo gości przy stole. Jak zabraknie Wam jedzenia, przyjdźcie na plebanię. Tak samo jutro. Niech dzień będzie radosny, słoneczny, tak jak teraz ładnie słońce świeci. Niech Wam przez cały ten czas świeci i w ogóle dzisiaj dbają o to miejsce, ale przez cały rok, którzy przychodzą tutaj, podlewają, plewią. No, bardzo im dziękujemy wszyscy. Do łaski przybywraca i gromadzi w społeczności i święty. Telej władza gaśnie nocy, Chrystus kruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z opłakami. O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas.
O jak niepojęta jest Twoja miłość, aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. Druga część to liturgia Słowa Bożego. Po uroczystym rozpoczęciu Wigilii Paschalnej w pokoju serca słuchajmy teraz Słowa Bożego. Bywała na wysokości Bogu, a oh.